przygotowała nam Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole. Zupełnie poważnie, jest to ważna inwestycja w bezpieczeństwo na naszym powiecie i edukacji dla bezpieczeństwa, ponieważ tutaj dzisiaj możecie Państwo zobaczyć taką nowinkę, która pozwala nie tylko opowiadać o tym, jakie zagrożenia mogą nas w życiu codziennym spotkać w naszych mieszkaniach, w domach, ale tak naprawdę możemy zobaczyć to wszystko na żywo, możemy praktycznie tego dotknąć i każdą sytuację niebezpieczną zobaczyć, jak i dlaczego tak się wydarzyła, jak ona się rozwija i jakie konsekwencje niesie, jeżeli nie mamy wiedzy, nie potrafimy reagować, nie potrafimy się przed danymi niebezpieczeństwami bronić. To jest ważne dla młodzieży, ale tak naprawdę ta edukacja będzie realizowana na wszystkich poziomach, nie tylko dzieci, młodzież, ale i seniorzy, bo nasi seniorzy są bardzo mocno zainteresowani tą edukacją. Mamy doświadczenia wieloletnie we wprowadzaniu w prewencji i bezpieczeństwa dla właśnie tej grupy odbiorców, jakimi są seniorzy. I oni też niewątpliwie będą zainteresowani tą edukacją. To będzie, myślę, że Panie Komendancie, żyło na terenie powiatu ten domek. Jeszcze raz wszystkim dziękuję za to, że znalazły się fundusze na realizację tego pomysłu. Jeszcze jako komendant bardzo chciałem mieć taki domek. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo prosimy wojewodę wielkopolskiego pana Zbigniewa Hoffmana, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pana Leszka Galębę, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu panią Jolantę Ratajczak, zastępcę wielkopolskiego komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej młodszego brygadiera Kariusza Przybyła oraz starostę powiatu polskiego pana Roberta Kromidłowskiego o przekazanie symulatora zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego w użytkowanie Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole na ręce komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole brygadiera Krzysztofa Żurawika poprzez symboliczne przecięcie strzępów. To jest kolejny do pana umowa, ale to nas dotyczy innego przedsięwzięcia. Bardzo dziękuję. Bardzo istotnego, rzeczywiście prewencyjnego, tak jak powiedział pan starosta. Bardzo dziękuję za wsparcie. Moje gratulacje. Także to, co było niemożliwe przez lata, stało się dzisiaj możliwe. Proszę bardzo. Dziękuję. Panie starosto, ja również dziękuję. Panie komendancie, skromny człowiek, skromny starostów, a jednak partycypował poważnie finansowo w tym też. Może rozpocznę typowo przez kilku tam drogie dzieci i wychowawców, opiekunów. Bo to rzeczywiście w dużym stopniu jest do was adresowane przedsięwzięcie. Witam też pana posła, pana starostę, panią prezes, panią wiceprezes, panów komendantów, pana wicestarostę i członków zarządu. Szanowni Państwo, zawsze bardzo cieszy taka inicjatywa, dlatego że ja jednak bym się upierał, zgadzając się z panem starostą, że głównie tutaj adresatem są młode osoby. Oczywiście na edukację i prewencję nigdy nie za późno. I seniorzy jak najbardziej, seniorzy myślę nawet z pewnej woli, determinacji będą chcieli się edukować. Natomiast jednak mimo wszystko większą nadzieję opatruję w dzieciach, w młodych osobach. Sądzę, że to one są głównie adresatami tego, a warto rzeczywiście poznać tą symulację, bo tak to możemy pewnego rodzaju, bo tak to możemy określić.
No proszę Państwa, nie trzeba chyba nikogo przekonywać, jak ważna jest prewencja w zakresie przeciwpożarowym i nie tylko, bo tutaj ja miałem już okazję oczywiście zapoznać się, bo jest takich kilka innych miejsc w Wielkopolsce, gdzie oczywiście możemy spotkać takie obiekty i to jest rzecz niezwykle pomocna właśnie w takich celach edukacyjnych. Czasem czerpiemy z tego bardzo zaskakującą wiedzę, przypatrując się temu. A proszę Państwa, niestety zagrożenie pożarowe nadal to jest bardzo poważny problem w naszej codziennej egzystencji. Wiemy o tym, przekonujemy się o tym z tych komunikatów, które często dostajemy. I niestety bywa też tak, że na skutek, delikatnie powiedziałbym, nierozważnych zachowań albo nieprzyswojenia się do takich podstawowych zasad bezpieczeństwa, zachowania się, kiedy już coś się zdarzy, czasem wynikają niestety bardzo poważne ludzkie tragedie. Więc prawda, nigdy na edukację, jak już powiedziałem, nigdy nie jest za późno, ale warto tą edukację i warto poznawać te zachowania tak bezpieczne jak najwcześniej, więc moi drodzy dzieci, to jest przede wszystkim do zaadresowane i bardzo byśmy chcieli, tak na pewno będzie, bo przedstawiciele funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej to są profesjonaliści, więc nie wątpię, z tym Was zapoznają. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Przepraszam bardzo, jeszcze jedno, bo tak pomijamy ten aspekt finansowy, bo on tutaj no, nie jest może najważniejszy, ważne, że mamy to przed sobą, ale jednak te dwa podmioty partycypujące i pan starosta, który tutaj jednak wyasygnował odpowiednią kwotę, bo to tak więcej po połowie poszło, i pani prezes, czyli Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to są dwa podmioty, które bardzo poważnie potraktowały temat, no właśnie mając to na uwadze, że warto w tą prewencję inwestować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Leszka Galepę. Panie wojewodo, panie starosto, szanowna pani prezes, panowie komendanci, drogie dzieci. Ta inwestycja jest właśnie inwestycją w przyszłość, w prewencję i w naukę i w bezpieczeństwo, bo przecież bezpieczeństwo, rodzina to priorytet naszego rządu Prawa i Sprawiedliwości. I inwestujemy w rodzinę i w bezpieczeństwo. Podkreślam to jeszcze raz. A ten stymulator, który właśnie będą mogły korzystać wszystkie szkoły, bo jest to stymulator mobilny, będzie można go przewozić. Cały powiat będzie mógł z naszego tego pomysłu, dzięki panu wojewodzie, dzięki pani prezes, staje się to dzisiaj możliwe. Jak pan starosta powiedział, przez wiele lat, gdy był komendantem, zabiegał, ale zawsze było mało. Dziś słowo wiarygodność, to co obiecujemy, jest słowem kluczowym. Mamy ten domek, czy piękny domek, bo również uczymy się i widzimy, że ma panele słoneczne zamontowane, czyli mówiąc o ekologii, o przyszłości, o zdrowym powietrzu, o zdrowej energii elektrycznej, będzie naprawdę jest najlepszą inwestycją w przyszłość, w młodzież, w dzieci, w edukację. Gratuluję panie komendancie i społeczeństwu polskiemu, że będzie mógł z tego korzystać. Życzę wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim tym, co będą korzystali, żeby jak najwięcej wiedzy o bezpieczeństwie mogli wyciągnąć. Bo gdy pali się, nie ma już wtedy, że czasu na cokolwiek, tylko najważniejsze jest ratowanie mienia i samego siebie. A tutaj będziemy mogli zobaczyć, jak się zachować. To jest istotą i kluczem przedstawienia przede wszystkim tych krytycznych momentów. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu poproszę prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, panią Jolantę Radajczyk. Szanowni samorządowcy, szanowni goście i przede wszystkim wśród tych gości, drogie dzieci. Symulator zagrożeń pożarowych, no to brzmi tak bardzo profesjonalnie i jest to obce dzieciom. Dla was to jest pewnie piękny domek. Ja sama jestem zachwycona tym, jak wygląda. To wygląda jak taki no, domek dla lalek, marzeń niespełnionych, bo po prostu rzeczywiście jest to bardzo piękny przedmiot. Jak przyjrzycie się wszystkim detalom, które stanowią wyposażenie poszczególnych pomieszczeń w tym domu, to zobaczycie, że są tam prawie że prawdziwe suszarki do włosów, telefony komórkowe i inne sprzęty, które wyglądają tak jak w prawdziwym życiu.
Oprócz tego jest to bardzo zaawansowane technologicznie, czyli są tutaj jeszcze takie elementy elektroniczne, które pozwalają zrobić tam symulację prawdziwego pożaru. Można zobaczyć dym wyglądający jak prawdziwy, a na dodatek, gdyby ktoś był nieco dalej, tak jak teraz we drogie dzieci, to może zobaczyć to na ekranie, bo jest to wszystko sprzężone z takim programem, który pokazuje z aktorami taką sytuację, która jest odwzorowywana w domku. A zatem jest to przepiękne urządzenie. Myślę, że może być dużo fajniejsze niż prelekcja straszaka, który do Was przychodzi, żeby Wam mówić o zagrożeniach i o tym, jak należy się zachowywać, żeby ich nie stwarzać. Także wszystko dla Was, drogie dzieci. Tak jak powiedział Pan Wojewoda, tak jak powiedział Pan Postęp, bardzo ważne jest, żebyście Wy wiedziały, bo jest nadzieja wtedy, że jeszcze powiecie w domu, czego nie należy robić i gdzie nie należy zostawiać zapałek, albo gdzie nie należy wchodzić z telefonem komórkowym, który się ładuje. Także bardzo na Was liczymy i to dla Was ten domek, to urządzenie, zbiór urządzeń, które się nazywa symulatorem zagrożeń pożarowych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska z prawdziwą przyjemnością współfinansuje tego rodzaju przedsięwzięcia. Jest już ich kilka, niedługo będzie kilkanaście na terenie województwa wielkopolskiego. Ten domek był również pokazywany na wystawie w Warszawie. Wystawę widział Pan Prezydent wraz z małżonką i bardzo się to Panu Prezydentowi podobało. I tak jak mówię, jako samo urządzenie, które jest pięknie wykonane, w najwyższej jakości, którą można sobie wyobrazić i oczywiście jako urządzenie tak zaawansowane technologicznie. Pani Minister Edukacji, to już bardziej dla Pani nauczycieli informacja również jest bardzo zadowolona z tego projektu i w związku z tym projekt nie tylko w województwie wielkopolskim jest realizowany, ale na terenie całego kraju. Także ten domek, który jest cały zespół oczywiście urządzeń, który jest dziełem inżynierów poznańskich, ma szansę zdobywać, prawdę mówiąc, światło i na całym świecie też jest w sumie niewiele takich urządzeń do pokazywania zagrożeń. Serdecznie gratuluję powiatowi, serdecznie gratuluję panu staroście, panu komendantowi i wszystkim strażakom, którzy będą mieli teraz łatwiejsze zadanie w prezentacji zagrożeń. No i oczywiście zachęcam do tego, żeby jak najszybciej się zapoznać. Dziękuję bardzo, gratuluję wszystkim. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu poproszę zastępcę wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, młodszego brygadiera Arkadiusza Przybyła. Panie pośle, panie wojewodo, pani prezes, panie starosto, kolego, potwierdzam. Króciutko, bo dzieci pewnie są już ciekawe, jak działa ten domek, jak to funkcjonuje. Ja tylko chcę powiedzieć, że pomysł powstał w Wielkopolsce, w Komendzie Wojewódzkiej z firmą M-Labs. Pierwszy domek powstawał w trudach i znojach, ale projekt bardzo się spodobał. Doszliśmy do wniosku, że jeden domek na województwo to za mało. Zaczęliśmy czynić starania, żeby było ich coraz więcej. Obecnie mamy ich 11, w tym roku jeszcze 6 dojdzie do naszego składu. Mogę zapewnić, że te pieniądze wydane Pani Starosto, Pani Prezes na ten domek na pewno to są dobrze zainwestowane pieniążki. Dzieci bardzo dużo wynoszą z tych zajęć i wiedzą, jak się zachować w sytuacji zagrożenia. Chcę tylko jeszcze dodać, że oprócz tych symulatorów zagrożeń mamy 3 sale ognik w komendach. Tam też te strażacy są przygotowani do prowadzenia zajęć. Jedna sala jest jeszcze w Rakowniewicach, również w Wielkopolsce. Najbliższa sala ognik jest w Turku. Rocznie tam około 2000 dzieci odwiedza tą salę. Także serdecznie zapraszam, bo naprawdę warto się przyjechać i skorzystać z tych zajęć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu poproszę komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w kole brygadiera Krzysztofa Żurawika. Panie pośle, panie wojewodo, pani prezes, panie starosto, panie komendancie, drogie dzieci, szanowni wychowawcy, szanowni goście. Ja jako obdarowany muszę zabrać głos, bardzo tego chcę, ponieważ faktycznie bardzo ważny moment w życiu naszej jednostki,
To nowoczesne urządzenie, które doskonale przed chwilą opisała i w szczegółach pani prezes. Ja już myślę, że nie będę się powtarzał, za chwilę prezentacji zobaczymy wszyscy, jak to działa, ale naprawdę usprawni na pewno naszą działalność w zakresie realizacji zadań ustawowych w bardzo ważnej dziedzinie, w dziedzinie zapobiegania powstawaniu pożarom i innym zagrożeniom, które czyhają na nas codziennie i w naszych otoczeniach. Szanowni Państwo, troszeczkę posłużę się może statystykami, żeby zobrazować to wszystko, co usłyszeliśmy w wypowiedziach pana wojewody, pana starosty. Wśród pożarów, które odnotowujemy na terenie naszego powiatu, a jest to 1/3 działań ratowniczych, które prowadzą jednostki ochrony przeciwpożarowej, aż 19%, ponad 19% tych pożarów ma miejsce w budynkach mieszkalnych. To jest taki paradoks, mogę powiedzieć, ponieważ dom jest miejscem takim, gdzie powinniśmy się czuć najbezpieczniej i czujemy się najbezpieczniej, tak świadczą o tym zresztą wyniki ankiet społecznych. Natomiast paradoksalnie tak nie jest. Nie jest dlatego, że tak jak powiedziałem, statystyki o tym mówią jednoznacznie. I mam nadzieję, że to nowoczesne urządzenie, naprawdę bardzo zaawansowane technicznie, technologicznie, pozwoli nam jeszcze bardziej wpłynąć na świadomość nas wszystkich. Ludzi, bo przyczyną tych pożarów, o których mówiłem wcześniej, są przede wszystkim błędy ludzkie, wpłynąć na tyle, że liczba tych zdarzeń na terenie naszego powiatu się zmniejszy. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy mieli wpływ na to, że dzisiaj ten domek mógł być przekazany w użytkowanie Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole. Bardzo dziękuję jeszcze raz panu wojewodzie, panu posłowi, pani prezes, panu staroście, panu komendantowi wojewódzkiemu za wsparcie. Jeżeli mogę, to bardzo proszę o wystąpienie właśnie Państwa tutaj, właśnie na front tego domku, bo chciałbym w podziękowaniu za tą Waszą przychylność przekazać takie okolicznościowe upominki. To uroczyste przekazanie miało miejsce w lutym tego roku, natomiast ze względu na to, że pan wojewoda nie mógł być obecny i do tych czasów złożyło się tak, że mógłbym te podziękowania już zapomniałem przekazać. Ale cieszę się. Dzisiaj jest okazja, tutaj bardzo dziękuję wszystkim funkcjonariuszom. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie pośle. Bardzo ładnie. Dziękuję bardzo, panie komendancie, że pan pamiętał. Dziękuję bardzo. Dnia dobrego. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. My razem z kolegą przedstawimy działanie mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego. Ten symulator, tak jak już tu wcześniej było powiedziane, będzie przez nas wykorzystywany jako nowoczesne urządzenie w zakresie profilaktyki oraz w zakresie prewencji społecznej. Symulator ten został wykonany w skali 1:12. Składa się z 3 kondygnacji klatki schodowej. Jest on sterowany za pomocą specjalnej aplikacji. Ta aplikacja znajduje się tutaj po stronie z boku symulatora.
i pozwala ona na symulowanie różnych scenariuszy zagrożeń pożarowych. My to Państwu dzisiaj pokażemy. Ten domek składa się z kilku pomieszczeń. Pierwsze pomieszczenie jest to pomieszczenie pokój dziecięcy, który tutaj też widzicie na rzutniku. Drugi pokój to jest łazienka. Nie wiem, czy pan jest łazienka. Łazienka. Jest też kuchnia. Wszyscy zaczęli. Jest druga sypialnia z babcią. O. Jest salon. I kotłownia. Teraz przejdziemy do pierwszego pomieszczenia, to jest pokoju dziecięcego. No i w tym pokoju dziecięcym, jak tutaj Państwo widzicie, dzieci widzicie, co jest niepokojącego, jest dziewczynka, która niestety bawi się zapałkami, bawi się na łóżku, widzimy iskrzące przewody elektryczne. Proszę też zwrócić uwagę, że w tym pokoju również jest zamontowana czujka dymu. Będzie to bardzo fajnie słychać, jak ten pożar już nastąpi, że ona zadziała. I no, musicie wiedzieć, że zabawa z zapałkami grozi właśnie tym, co zaraz wam pokażę. Proszę cię. Tutaj działa właśnie czujka dymu. Słychać odpalane zapały. To za chwilę nam się oddymi. Za chwilę przejdziemy do kolejnego pomieszczenia. Musimy chwilę poczekać.